wewnętrzna masuje? Obrona. A tak, to w ataku dwóch. Dobra piła, dobra piła. Lewa. Przez pierwsze walić, kurde. Jak było, tak było, nie? Pewnie. Ładnie udało. Dobra, patrz. Oskar. 12 minuta. Ale dobra wrzutka Olego, bo on go odciągnął. Brawo, 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 zespołowa akcja Chełmianki, dośrodkowanie Mateusz Olszak. Oskar Wróbal, 1-0 dla drużyny Chełmianki w 12 minucie spotkania. Głęboko. Chociaż? I co druga? Dobra piłka. Już powinien rzucać. Tego nie posłucha. Nie? Dobra piła. Oskar, jak wystrzeli to... Turen numer? Tego gwizdnął, ty. Plony. Nie był samobol? Była no chwila. Łapie na klatę. Tak, nie na głową, tylko skoczy. Bardzo dobrze. Dojdzie. I teraz rzuta. Tak jest. Nie! Brawo! No. 50, tak? Piękna akcja zespołowa, 50 minuta. Ale Damian Rusiecki. Wszystko dzięki Oskarowi, że poszedł za piłką. Tak. Do końca. Nie odpuścił, tylko poszedł tak za piłką. Tak jak przyjmiali miał tak. Dobrze. Nie. Ale to mu w nogi mu wjechał. Jedziesz! Trzech was jest! Jest! To nie powinno być. Nie powinno. Brawo, brawo, brawo! Paweł nie powinno być 64 minuta! 3-0 i druga bramka! Fordal Pawła w Chełmiance! Gratulujemy! Nie, Fordal! Fordal, Fordal! Brawo, Paweł! A udaną asystę kolejną zaliczył nie kto inny, tylko Oskar Wróbel. Brawo Oskar, brawo Chełmianka. Nie widać. Jedź! Jeszcze niech stanie w górze sędzia. On tu odda na środek. Mówię, pięknie, pięknie. Piękny strzał i jeszcze piękniejsza parada Łukasza Kijańczuka. Na jedną rękę. O, udaje to. I wyjazd! Druga gra, zobacz! Siedzi! Macek?
doliczone w czasie gry. Pierwszą bramkę w historii w seniorach dla Chełmianki zdobywa Damian Wacewicz. 4-0, brawo! Ale dobrze, Borusiecki rozegrał do boku. A z podania kolejnego wychowanka Niedźwiadka, Pawła Fornala. Brawo, Paweł! 90. Wacewicz 4-0. Koniec. I koniec meczu. Podziękujmy oklaskami za niezwykle udany mecz, za piękne bramki. 4-0. Ja przypomnę, strzelców 12 minuta. Oskar Wróbel 50. Damian Rusiecki 64. 3-0 Paweł Fornal i w doliczonym czasie gry Damian Wacewicz. Dziękuję Państwu za kulturalny, sportowy doping. Podziękujmy oklaskami drużynie, sztabowi szkoleniowemu za cenne zwycięstwo, a ja wszystkich zapraszam na niedzielę 25 maja na godzinę 16:30 na kolejny mecz, w którym Chełmianka podejmować będzie Stal Sanok. Dziękuję i do usłyszenia na kolejnym meczu.